17 lutego wspominamy błogosławionego Antoniego Leszczewicza, męczennika. Antoni urodził się 30 września 1890 roku w Abramowszczyźnie na Wileńszczyźnie. Od dziecka pragnął być kapłanem, misjonarzem. Studiował w seminarium duchownym w Petersburgu, a święcenie kapłańskie otrzymał 13 kwietnia 1914 roku. Przez rok był wikariuszem w Irkucku na Syberii, potem 2 lata w Czycie, a w 1917 roku pracował jako kapłan w Harbinie w Mandżurii. Uczył łaciny w szkołach rosyjskich i polskich, a przede wszystkim katechizował. Również wybudował kościół i plebanie, otworzył ochronkę i szkołę dla ubogich dzieci, głównie wspomagał potrzebujących. W 1937 roku Antoni opuścił Harbin i przez Tokio i Rzym przybył do Polski. Wstąpił tam do Zgromadzenia Księży Marianów. Na początku formacji w zgromadzeniu świętował 25. rocznicę święceń kapłańskich. Miał wtedy już 50 lat. Zgodnie ze swoim pragnieniem wyjechał do klasztoru w Drui na Wileńszczyźnie, aby tam podjąć pracę duszpasterską. Miał też uczyć w gimnazjum. Plany nie zostały zrealizowane, gdyż we wrześniu 1939 roku Druję zajęli bolszewicy, a w lipcu 1941 roku Niemcy. W tej nowej sytuacji Antoni został przełożonym księży Marianów w Drui. Na ile to było możliwe, spełniał posługę kapłańską, sprawował sakramenty, głosił kazania w Drui i w okolicznych miejscowościach. Był kapłanem gorliwym, chętnym do służenia innym, powszechnie lubianym i szanowanym. 16 lutego 1943 roku Niemcy w odwecie za działalność partyzancką otoczyli Rosice, gdzie w tym czasie przebywał ksiądz Antoni i ksiądz Jerzy Kaszyra. Domostwa zaczęto palić, a ludzi stłoczono w kościele. Obaj kapłani przygotowywali ludzi na śmierć, spowiadali, chrzcili dzieci, udzielali komunii świętej, błogosławili i prowadzili wspólne modlitwy. Świadkowie zapamiętali, że wszyscy byli spokojni, choć sytuacja była dramatyczna. Nie płaczcie, miał mówić ksiądz Antoni do przerażonych. Pan Bóg żąda od nas ofiary, ofiary naszego życia. Musimy to życie złożyć u Jego stóp. Jedna krótka chwila i życie wieczne nas czeka. A ja was zapewniam wobec Boga, który tu z wami jest w kościele, zapewniam was w Jego imieniu, że jeśli przyjmiecie Jego wolę, otrzymacie niebo. Do zobaczenia w niebie. W pewnym momencie Niemcy zaproponowali księżom wyjazd z Rosicy, lecz ci zapytali, czy ludzie przetrzymywani w kościele zostaną uwolnieni. Ponieważ uzyskali odpowiedź negatywną, księża nie skorzystali z propozycji uwolnienia, zostali z ludźmi. Tak jak wielu mieszkańców Rosicy i okolicznych wiosek, ksiądz Antoni Leszczewicz został zawieziony do stodoły i tam spalony żywcem 17 lutego 1943 roku. Miał 53 lata. Został beatyfikowany przez papieża świętego Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Antoniego, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.